Illuminatix to generalnie dobre szoty robi. Nie rozumiem zachowania Nitra, dlaczego wygaduje głupoty na mój temat. Czemu mnie obraża, jak ja mu nic złego nie zrobiłem. Nie rozumiem tego. Rafonix też kurwa na streamie powiedział to samo. Że to, że tamto i się wypowiedział na temat Nitra, od tej wypowiedzi jego. I też Rafonix coś tam potępia i gada głupoty na mnie. No kurwa, ale Rafonix, ty. Zrobiłeś zadymę Kindze i Adamowi, tak? Czy ja się chociaż raz kurwa wypowiedziałem na ten temat? Nie, zawsze ktoś się mnie pytał. Góral, wypowiedz się na Omegle czy w Donecie, wypowiedz się, co Rafonix odjebał. Ani razu kurwa nie wypowiedziałem się na ten temat. Powiedziałem, że nie obchodzi mnie to, nie chcę być plotkarzem, nie interesuje mnie to, nie wpierdalam się komuś w życie. Nie wpierdalam się komuś w życie. Po chuj. Bo po co mam ci koło dupy robić? A ty kurwa gadasz głupoty na mój temat, że ja jestem taki, taki, sraki, owaki. No kurwa mać, no ja pierdolę, ty. Tak cię to boli, że mam tyle widzów? Tak cię to boli, że 100 tysięcy subów osiągnąłem? Znaczy jeszcze nie osiągnąłem, ale osiągnę, nie? Tak cię to boli? To się z tym pogódź. Nie gadaj na ten temat. I weź z mojego życia wypierdalaj po prostu, gościu. Bo ty nie jesteś mi potrzebny. Ani moim widzom. Nikomu nie jesteś potrzebny. Rób swoje, ja ci nie przeszkadzam, to mi też nie przeszkadzaj. Proste. I nie wiem, czego wy, youtuberzy, ci, którzy mnie wyzywają, nie wiem, czego wy, kurwa, nie rozumiecie. Kieruję te słowa do tych youtuberów, co mnie cisną. Nie rozumiem, czego wy nie rozumiecie, nie? I tyle. Życzę każdemu youtuberowi na polskiej scenie, żeby przestał cisnąć drugiego youtubera, bo jesteśmy kurwa Polakami i powinniśmy się kurwa, wie, szanować chociaż, nawet jeżeli się nie lubimy. Pozdrawiam, oczy się muszę dokończyć. Jesteśmy kurwa Polakami, nie lubimy się niektórzy na YouTubie. Wiadomo, Rafonik z Magikalem, nie lubią się, okej. Nie lubicie się, ale kurwa, miejcie chociaż do siebie chociaż minimum tego szacunku. I nie ciśnijcie się i nie wyzywajcie się, kurwa. Jesteście Polakami, kurwa. Tu Żółtek jakiś się pruje, wyzywa Polskę, Polaków, nasze potrawy, domy, wszystko. Tu Żółtek, Koreańczyk, wyzywał nas, Polaków. Jego można jechać, bo wyzywał nas, Polaków, ale kurwa, Polak Polaka wyzywa? No kurwa, wiesz. Ja kiedyś też cisnąłem, tak? Rafoniksa albo kogoś. Okej, rozumiem to. Cisnąłem i się przyznaję do błędu, źle zrobiłem. Że wyzywałem kogoś, źle zrobiłem. Okej, ale ogarnąłem się i już nie kręcę żadnych dram, no. Tak, normalnie, Marcin. Pozdro, mordo. I okej, ja się do tego przyznaję, spoko. Ja przepraszam za to, że kiedyś wyzywałem Rafonixa albo kogoś. Okej, ja spoko, ja za to przeproszę, bo źle zrobiłem, prawda. Gadałem głupoty na czyjś temat, spoko. Robiłem głupoty. Ale kurwa. Potrafię za to przeprosić i kurwa nie powtarzać tego błędu. Ja potrafię to zrobić. 69 groszy. Góral, kiedy z ciebie nie lubiłem, ale teraz jesteś serio zajebisty. Masz swój rozum, nie obgadujesz nikogo i to nam zi podoba. W końcu informatyk to jednak masz trosz oleju w głowie, hehe. Tak. No, także mówię i wiesz, i ja każdemu youtuberowi na polskiej scenie życzę jak najlepiej. Niech mu się kanał rozwija, niech ma widzów. Wiesz, o co chodzi, niech ma widzów, niech mu się kanał rozwija. Niech robi to, co do niego należy. Okej, ja każdemu na YouTubie życzę powodzenia. Wszystkim, kurwa, i Magikal, i Rafonix, i Polak, i wszystkim ja życzę powodzenia. Róbcie, co robicie, i tyle.